tam. Dobrze, następny filmik w tej serii to będzie, jak ja nakładam konturówkę. Konturowanie twarzy to jest, jak wyszczuplić twarz. Jak używać makijaż na taki sposób, żeby twarz wyglądał bardziej szczupły i bardziej taki, po angielsku angled i chiseled, czyli to, że te części tutaj tak wchodzą, a tu nie odstaje, ale żeby twarz był bardziej taki wymodelowany. Dobre słowo. Dobrze. Do konturowania twarzy to ja używam jeden puder. Tu mam bronzing powder, bronzer z MAC. Jak widać, strasznie używany. I jeden pędzelek. To jest pędzelek z mojego zestawu. Jest taki pod kątem, jak widać. Taki bardziej... taki... nie jest strasznie gruby, bo chcemy, żeby był bardziej... troszeczkę bardziej precyzyjny. Można... to znaczy... jeden pędzelek jak jeden pędzelek, ale ja i tak używam jeszcze kabuki brush. To jest ogromna wersja kabuki. Można bardziej ludzkie, normalne, mniejsze mieć. Ale ja to i tak używam po wszystkim. Dobrze. Mamy już twarz zrobioną, mamy podkład, bo to był w poprzednim filmiku. Konturowanie. Używamy ten bronzer i pędzelek. Nakładamy... ja po bokach muszę, bo tak mam. Nakładamy troszeczkę bronzę i odczepam pędzelek o bok, bo nie chcemy, żeby coś nam spadało, jak chcemy wymodelować. Chcemy, żeby ten kolor był tam, gdzie go nakładamy, a nie tak wszędzie. Bo mogą być dziwne placki, bo to jest dosyć taki ciemniejszy, intensywniejszy kolor. Dobrze, nakładamy trochę. I teraz robimy rybkę. Robimy rybkę i jak to zrobię, nie będę mogła rozmawiać. Po prostu oglądajcie, gdzie nakładam dobrze. Dobrze, przestałam, żebym mogła znowu gadać, bo mi brakowało tego. Mam nadzieję, że było widać, gdzie nakładam. I robię takie pół kółko, taki księżyc jakby. I widać gdzie. O, tu widać gdzie. Tak patrzę na siebie do lusterka, przepraszam. Dobrze, zrobię drugą stronę. I mamy teraz pierwsze kroki tego. Teraz przez całą twarz będziemy to robić. Nie to, że tak łapu-tapu przez całą twarz, ale zaczynając tak tu nad brwiami, robimy taką literę 3 i literę E. Litera 3. Litera E i numer 3. Czyli idziemy tak, do środka i w dół. Tak? Widać kształt do środka i z powrotem. I z drugiej strony. Przepraszam, nie wiem z jakiej strony wy to oglądacie. Czyli ja nie wiem, czy to jest teraz trójka czy E. Czyli takie duże kółko przez cały twarz. Nie wiem, sobie teraz lusterko bije. To daje efekt kości w policzkach, cheekbones. Bardzo takie wymodelowane. To jest
małe rzeczy. Nie będzie trwało 5 minut, jak będziesz to sami robić. Ale ja co chwilę gadam. No i nie chcę za dużo nałożyć, żeby głupio wyglądać w filmiku. Dobrze, i tak jest następny krok, żeby wymodelować twarz. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Następny krok będzie róż i rozświetlacz na policzki. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dodam jeszcze coś. Mówiłam na początku o ten pędzelek. Jak coś by się stało i za dużo byście nałożyli, albo chcecie po prostu wyrównać, to używasz taki duży pędzelek bez pudru i na początek po prostu nakładać, nie rozprowadzać, ale zacząć od tego, że nakładać. Jak dalej jest nierówne, to można delikatnie rozprowadzać i rozcierać kolor, który już jest. Można na każdy krok twarzy to zrobić.